Patrzę na tę maszynę i sobie myślę, co jest grane? Co tutaj robi ten wielki krab? Witajcie na kanale Krzysztof.pl. Dziś w materiale zobaczymy, jakie są efekty dotychczasowej modernizacji portu we Fromborku. A pod koniec materiału przedstawię informację prasową Urzędu Morskiego w Gdyni o rozpoczęciu prac refulacyjnych w Gdyni Babich Dołach. Zapraszam! W aspekcie przekopania Mierzei Wiślanej i utworzenia kanału żeglugowego w głównej mierze wspomina się jako głównego beneficjenta port w Elblągu i tak jest to pokazywane w większości przekazów dotyczących tej inwestycji. Lecz można i chyba wypada się w tym miejscu zapytać, a co z portami położonymi nad Zalewem Wiślanym? Po północnej i południowej stronie Zalewu Wiślanego portów i marin nie jest mało, chociaż większość z nich, jak nie wszystkie, wymagają dofinansowania i modernizacji. Dziś zatrzymamy się przy jednym z takich modernizowanych portów, a będzie to port we Fromborku, pięknym miasteczku, gdzie żył i tworzył swoje dzieło Mikołaj Kopernik. Miasto Frombork jest atrakcyjne pod względem turystycznym, z wieloma zabytkami, m.in. jest to wzgórze katedralne. Jest tu również wiele innych ciekawych obiektów i dociekliwy turysta ciężko będzie miał się tutaj znudzić. Niewątpliwie dodatkowym atutem tego miejsca jest położenie nad Zalewem Wiślanym, z jego naturalnym otoczeniem oraz krajobrazem i co ważne, miejscowym portem, do którego można przybić własnym jachtem. Myślę, że wciąż niedocenianym potencjałem samego kanału przez Mierzeję Wiślaną jest żegluga turystyczna dla całego obszaru polskiej części Zalewu Wiślanego. Duże zainteresowanie wpłynięciem bezpośrednio z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany przez kanał Nowy Świat było widać już 18 września, dzień po otwarciu tej przeprawy. A ruch w marinach wyraźnie się pobudził. Mimo, że nie oszukujmy się, środek września to raczej nie był szczyt sezonu na polskich wodach. Ale czy ten interesujący rejon Polski jest już gotowy na turystów? Zobaczymy dziś na przykładzie tego portu. 10 grudnia 2021 roku podpisano umowę na przebudowę portu rybackiego we Fromborku. Przetarg na realizację tej inwestycji wygrała korporacja budowlana Doraco. Natomiast wartość tej umowy to 17 milionów złotych, a czas na jej wykonanie wynosi 20 miesięcy. Modernizacja portu w całości finansowana jest z budżetu państwa, ze środków inwestycyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni. Cofnijmy się teraz na chwilę w czasie, aby zobaczyć, jak wyglądał ten port tuż przed rozpoczęciem robót. To zdjęcia z przełomu roku 2021 na 2022. I powrót do aktualnego wyglądu portu, w którym w wyniku przebudowy poprawie ulegną parametry użytkowe, w tym dopuszczalne obciążenie i jego głębokość z 1,5 do 2,5 metra. Ten port rybacki ma dla tego miasta znaczenie gospodarcze, jak i turystyczne. Tak zwane nowe otwarcie wód Zalewu Wiślanego po ukończeniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to ogromna szansa na zwiększenie ruchu turystycznego. Przebudowa tego portu obejmuje nabrzeże zachodnie, nabrzeże wschodnie, jak również nabrzeże południowe, slip do wodowania łodzi, jak też nawierzchnie na nabrzeżach i ich zapleczach. Prace remontowe dotyczą również takich elementów portu jak falochron wschodni i zachodni,
w tym wymianę nawierzchni, odbojnic, drabinek wyjściowych czy uzupełnienie ubytków w oczepach. Przytoczę Wam teraz jako ciekawostkę kilka twardych danych z tej budowy. Zobaczmy, jak to wygląda w liczbach. Powierzchnia ścianek szczelnych zagłębionych w tym porcie wynosi około 2800 m2. Natomiast zagłębienie larsenów wynosi tutaj od 3 do 8 metrów. Aby ustabilizować ścianki szczelne, potrzebne jest oczywiście użycie kotew gruntowych, których użyto tu w ilości 92 sztuk, o długości 17 metrów. Sumując, to 1564 metry bieżące kotew. W każdym porcie niezbędny jest kamień, choćby do ustabilizowania nabrzeży, a tutaj użyto około 850 ton kamienia gabionowego, jak również ponad 2000 ton materiału narzutu kamiennego. A żeby się wszystko nie rozpadło, potrzebny jest oczywiście beton, a tego zużyto tu łącznie z podbudową około 1300 metrów sześciennych. To jest ponad 188 gruszek z betonem. Pokażę Wam w tym momencie, co mnie zaskoczyło, gdy nagrywałem film z tego miejsca. Idę sobie ze statywem, aby ustawić się do kręcenia materiału. Patrzę na tę maszynę i sobie myślę, co jest grane, co tutaj robi ten wielki krab. Nie wiem jak Wam, ale mi skojarzenie z tym skorupiakiem nasunęło się automatycznie. Okazuje się jednak, że to nie krab, za to bardzo sprytne i potrzebne urządzenie w takich miejscach jak choćby ten port. I do tego znane dla większości widzów tego kanału. Tyle że w większych gabarytach. To dużo mniejsza wersja pogłębiarek, które znamy choćby z prac refulacyjnych przy przekopie Mierzei Wiślanej, takich jak na przykład Trojan czy Kazimierz. Jednak jak przystało na malucha, jest sprytniejszy i do tego wielozadaniowy. Przedstawiam Wam wielozadaniową pogłębiarkę, do tego wodno-lądową. To urządzenie do prac hydrotechnicznych na rzekach, jeziorach czy stawach lub innych zbiornikach wodnych, jak choćby ten port we Fromborku. Tu akurat widzicie ją przy pracy jako refuler przy pogłębianiu basenu portowego. W tym ujęciu jej praca pokazana jest dwukrotnym przyspieszeniem. Maksymalny zasięg pogłębiania akurat tego egzemplarza wynosi 4 metry. Posiada ona również wymienny sprzęt roboczy, jak choćby łyżki, chwytaki, w tym na przykład do usuwania lub osadzania pali wzmacniających brzegi, do wyrywania pni, ścinania drzew, krzaków czy czyszczenia nabrzeży z trzciny. To sprzęt, który śmiało można nazwać pływająco-kroczącą amfibią. Posiada własny napęd, więc jest to w pełni samodzielne urządzenie. W wodzie porusza się dzięki śrubie, a na lądzie na specjalnych hydraulicznych ramionach. U góry poglądowe sceny z innej jednostki. Popatrzcie, jak to pracuje. I obiecana informacja z Urzędu Morskiego w Gdyni. W ramach prowadzonych prac na torze wodnym do portu Gdynia rozpoczyna się odbudowa plaż w rejonie Gdyni i gminy Kosakowo. W pierwszej kolejności wzmocnione zostaną odcinki brzegu w Babich Dołach i Mechelinkach, a następnie w Rewie. Zakończenie robót refulacyjnych na plażach
najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców i turystów oraz na odcinkach, gdzie plaży aktualnie nie ma, planowane jest jeszcze przed wakacjami. Ja już Wam na dziś dziękuję i zapraszam do kolejnego materiału.